Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale Łukasz Stelmach 2. Jak widać, wróciłem już z lasu, koniec tego wypoczynku, więc możecie oczekiwać regularnych uploadów na tym kanale, na napisach oczywiście, no i także na głównym kanale. Tam nowy materiał o Doom Patrolu jest już gotowy i czeka tylko na akcept od klienta, bo jest robiony we współpracy, czy raczej jest tam lokowanie produktu, więc no, klient musi zaakceptować. Wtedy pojawi się nowy materiał. Poza tym no, pracuję też nad rankingiem filmów MCU, ten się pisze. Jeszcze w ten weekend zamierzam go nagrać, i więc ten też pojawi się bardzo niedługo. W każdym razie, chciałbym tutaj kontynuować jeszcze temat ogłoszeń Marvel Studios na Comic-Conie, a konkretnie filmu, na który chyba najbardziej czekam z tego ogłoszonego slate'u, czyli Thor Love and Thunder. Bo widzę w sieci sporo mieszanych opinii na temat powrotu Jane Foster, czy no, powrotu Natalie Portman do roli Jane Foster i przejęcia niejako przez Jane młota Thora. Co jest oczywiście inspirowane komiksem Jasona Aarona, który Mighty Thor, który no, swego czasu wychodzi w USA i teraz wychodzi, zdaje się, w Polsce, więc też polscy czytelnicy mogą się z nim zapoznać. I w momencie, kiedy ta historia pojawiła się w komiksach, był spory sprzeciw wobec tego, bo o ile niektóre zmiany, powiedzmy, czy raczej przejęcia pewnego miana przez jednego bohatera, miana należącego do jednego bohatera przez innego bohatera, często bywają uzasadnione w tym względzie, że są zasłużone niejako. Kiedy Kapitan Ameryka Steve Rogers stracił swoje serum superżołnierza, które zostało wyssane przez jednego z jego przeciwników, nazwanego The Iron Nail, z tym niestety polscy czytelnicy nie mieli okazji się zapoznać, no i Steve Rogers się postarzał, musiał komuś oddać tarczą. I nie oddał jej Buckiemu, bo to się skończyło poprzednio, tak sobie, więc oddał ją jedynemu naturalnemu następcy, czyli Falconowi, gościowi, który w komiksach no, był jego sojusznikiem, był jego przyjacielem, był jego kompanem od wielu lat, więc nic dziwnego, że tym razem on miał okazję przejąć tę tarczę. I powiem wam szczerze, że no, ta jego kadencja jako Kapitan Ameryki nie trwała długo, zakończyła się jakiś czas później razem z eventem Secret Empire. Przy okazji Steve po drodze wrócił do bycia młodym Steve'em, okazało się, że to tak naprawdę nie jest prawdziwy Steve, tylko zmanipulowany przez Cosmic Cube Steve nazista, to było dosyć skomplikowane. W każdym razie, ta kadencja nie była długa, sama jako kapitana, ale była moim zdaniem bardzo udana, bo to był bardzo fajny wątek fabularny, gdzie Sam, który no, do tej pory nigdy nie stał na pierwszym planie, miał okazję no, wejść w te naprawdę duże buty. Miał okazję... Miał w zasadzie możliwość, czy raczej miał za zadanie, może w ten sposób. Było dla niego wyzwaniem podołać tej nowej, bardzo trudnej roli, bo wiążącej się z ogromnymi oczekiwaniami. Plus Nick Spencer, który wówczas pisał tę serię solową. Wcześniej była jeszcze seria Ricka Remendera, ona była taka sobie. Natomiast potem, kiedy tytuł przejął Nick Spencer, no to dodał tam sporo takich politycznych elementów, gdzie no, spora część społeczeństwa USA nie była za tym, żeby Kapitanem Ameryką został jakiś czarnoskóry typ, który do tej pory był sidekickiem. Plus sam nie krył swoich poglądów jako no, obywatela USA, powiedzmy, i superbohatera, co prowadziło do pewnych tarć i konfliktów, i to się bardzo fajnie czytało, i to pokazywało nam, faktycznie wprowadzało, robiło coś nowego z tą postacią. Mieliśmy nowego kapitana na nowe czasy, wiecie, który z kolei no, już nie był, nie miał tego fory związanego z tym, no, że to jest ten kapitan od wielu lat, więc no, nikt się nie czepia, że on tym kapitanem jest. Musiał jakby na tym miano sobie zapracować. Ja myślę, że szczególnie podczas Secret Empire mu się to udało, ale wówczas też zdecydował, że chce być swoim własnym bohaterem, nie chce być Kapitanem Ameryką, bo no, jest to miano, które należy do kogoś innego, po prostu. W związku z tym wszystko wróciło do normy, ale jednocześnie dostaliśmy w związku z tą zmianą, myślę, parę naprawdę fajnych komiksów i ciekawą sytuację. No i słuchajcie, też było troszkę sprzeciwu ze strony czytelników, ale dla wielu, myślę, szczególnie osób, które faktycznie komiksy czytają, a nie dowiadują się o takich rzeczach, nie wiem, z serwisów pokroju na ekranie, no to ponownie, ta zmiana była zasłużona, no bo kto miałby dostać tarczę po Steve'ie, jak nie jego wieloletni kompan i gość, który wielokrotnie razem ze Steve'em ramię w ramię służył, powiedzmy, Stanom Zjednoczonym. Natomiast niektóre zmiany tak zasłużone się nie wydawały.
zespoły, wiecie, przykładowo to, że nagle Tony Stark wówczas w komiksach w tym samym czasie mniej więcej zniknął, a pojawiła się Riri Williams, która przejęła jego, powiedzmy, rolę. I Riri specjalnie nikt nie lubił właśnie za to, że to była bohaterka, która pojawiła się znikąd i no, w sumie nie wprowadzała nic interesującego. To nie był, ona fabularnie nie była ciekawą postacią, dopiero potem z czasem kolejni scenarzyści, jak się nazywa ta scenarzystka? Na pewno ma nazwisko Ewing, a ponoć jej seria jest całkiem niezła i już zupełnie odrzuca to bycie młodą następczynią Ironmana. Jest po prostu swoją własną bohaterką i to ponoć sprawdza się znacznie lepiej. Nie wiem, nie czytałem, tak słyszałem tylko. Ta zmiana nie została przyjęta zbyt dobrze, no i zmiana Jane Foster Jane Foster przejmująca młot i stająca się nową Thor też nie została, pamiętam, przyjęta zbyt ciepło, w związku z, przede wszystkim dlatego, że no, mimo że oczywiście młot w międzyczasie dzierżyły już kobiety, młot w międzyczasie dzierżyła nawet żaba, to jednak taka permanentna, duża zmiana kogoś, kto ma nosić imię Thor, no była dość kontrowersyjna, biorąc pod uwagę, że tak jak Kapitan Ameryka czy Iron Man, no to brzmi jak miano, jak pseudonim, tak Thor był, no jest dalej w sumie imieniem, w związku z tym dla wielu osób wydawało się to dziwne, że po prostu ktoś przejmuje imię Thor, tak jakby odbierając kompletnie tożsamość naszym bohaterowi. I no, jest w tym na pewno jakaś logika, jest na pewno w tym jakieś uzasadnienie. Myślę, że wielu fanów, którzy szczególnie dobrze im się czytało chociażby ten pierwszy duży story arc Jasona Aarona w God of Thunder, Thor Gromowładny po polsku, no mogłyby czuć się zawiedzone, że okej, no to Thor teraz odchodzi na drugi plan i będziemy mieli kompletnie nową bohaterkę. Jaka by nie była, to nie dziwi mnie to, że to wiązało się z jakimś tam rozczarowaniem. Tylko, że ostatecznie jednak, jeśli ktoś zacisnął zęby i nawet nie był przekonany tego pomysłu, ale zacisnął zęby, stwierdził, że da temu szansę i zacznie to czytać, to okazało się, że wyszła z tego naprawdę znakomita historia, która mało tego, że rozwinęła Jane Foster i ona była naprawdę pełnoprawną bohaterką tej historii, miała bardzo interesujący wątek ze swoją walką z rakiem, bo Jane Foster wówczas była no, chora dosyć poważnie i no, zmagała się z chorobą nowotworową. A jednocześnie wzięła na swoje barki ten ciężar bycia Thorem. Sięgnęła po młot, okazało się, że jest godna. I mało tego, że musiała tutaj ratować no w zasadzie wszystkie 9 realmów, czy 10 wręcz, bo zbliżała się wielka wojna, War of the Realms, powiedzmy, i nie dość, że jeszcze musiała osobno zmagać się ze swoim zdrowiem, to jeszcze każde podniesienie młota i zamianę Thora sprawiało, że chorowała coraz bardziej, bo ta asgardzka magia, która przez nią wówczas przepływała, no, wyczyszczała praktycznie wszystkie efekty, jakie miała na nią chemioterapia, która no, oczywiście miała poskutkować pozbyciem się nowotworu. Więc to było ogromne poświęcenie ze strony Jane, a przy okazji naprawdę dobre komiksy. Ale właśnie mało tego, że Jane była bardzo dobrze pisana w tym story arcu, to jeszcze sam Thor na tym wszystkim skorzystał, wbrew pozorom. Thor naprawdę w komiksach się wówczas bardzo rozwinął. On przechodził przez kilka różnych faz. Na początku był no, rozczarowany, powiedzmy, tym, że stał się niegodny. Czy mogę wam spoilować, dlaczego stał się niegodny? Nick Fury powiedział mu coś na ucho, może... No nie będę mówił co, okej? Okay? Jak chcecie wiedzieć co, a nie czytaliście komiksów, no to sobie myślę, że bez problemu można sprawdzić to w internecie. Natomiast jeśli nie czytaliście, a was coś zaciekawiło, to może nie będę psuł zabawy. W każdym razie, Thor stał się niegodny, no i na początku oczywiście był rozczarowany, potem był naprawdę zły, potem wpadł w ogóle w jakiś, wiecie, cug alkoholowy, bo nie mógł sobie poradzić z tym, powiedzmy, z tą swoją życiową porażką. A potem z czasem zaczął rozumieć to i zaczął, powiedzmy, akceptować swoją nową rolę. Zaakceptował to, że stał się niegodny i zaczął nad tym pracować. Stał się naprawdę wartościowym bohaterem nawet bez tego swojego młotka. Okazało się, że jest on naprawdę pożytecznym i, powiedzmy, wartościowym, ważnym bohaterem, który no, jest w stanie dużo wnieść, nawet bez swojego magicznego młotka, nawet bez swojego imienia, bo Thor w tym momencie zwał się po prostu Odinsonem, bo jeśli jego imię Thor zostało przejęte przez kogoś innego, no to co mu więcej zostało? I potem
z czasem, zresztą była bardzo fajna historia, która myślę, że też w Polsce wyjdzie, Unworthy Thor. To była miniseria, gdzie Thor próbował zdobyć młot z uniwersum Ultimate i ostatecznie, też może nie będę spoilował tego, ale ta miniseria też kończy się w taki bardzo, myślę, nieoczywisty sposób, który dużo mówi nam o tym, jaką drogę przeszedł Thor, jak bardzo wydoroślał i dojrzał w ramach tego całego story arku, który musiał tutaj przejść. I teraz, słuchajcie, no ja jestem jeszcze przed War of the Realms, jeszcze tego nie czytałem. Zdaje się, że jutro na napisach końcowych będzie dyskusja Radka i Oskara o tym komiksie. Ja jeszcze sobie czytam tego solowego Thora, wszystko co się dzieje przed War of the Realms. I tam Thor dalej już, Jane jakby przestała być Thorem i Odinson wrócił do swojego imienia. Natomiast dalej nie ma swojego Mjolnira i po prostu wcale mu to nie przeszkadza. Bo on tutaj przeszedł troszkę taką przemianę mentalną jak w Thor Ragnarok, gdzie zorientował się, że ten młotek nie jest mu tak naprawdę potrzebny do tego, żeby być superbohaterem. W związku z tym, no bardzo fajnie się to czyta i mam nadzieję, że film również skorzysta z tych elementów komiksowych. I teraz oczywiście historia Thora w filmach toczy się kompletnie inaczej niż historia Thora w komiksach. Oczywiście zupełnie inne etapy zmian przechodziła ta postać, w kompletnie inny sposób się rozwijała, miała zupełnie inne ważne, powiedzmy, momenty w swojej karierze jako superbohatera. Natomiast wydaje mi się, że i tak część elementów da radę, myślę, zaadaptować na potrzeby filmu. Ciekaw jestem, czy Taika Waititi będzie chciał użyć przede wszystkim tego ważnego, myślę, wątku z walką z rakiem u Jane Foster. Myślę, że jest na to miejsce. Oczywiście Taika Waititi się kojarzy głównie z tymi komediowymi elementami, ale myślę, że jest na tyle zdolny reżyser i scenarzysta, myślę też, że uda mu się to ugryźć w taki sposób, żeby nie było to łzawe, ale no było poruszające. Tak jak to się udało zrobić zresztą w komiksach, gdzie też nie było to w żaden sposób łzawe i ckliwe, a cała historia była naprawdę motywująca i choć finał mi się nie do końca podobał, tak ogólnie story arc oceniam bardzo dobrze. Więc wydaje mi się, że spokojnie przez ten cały czas, jaki upłynął od czasu, kiedy Thor rozstał się z Jane Foster, no Jane mogła zachorować i wcale nie byłoby to wbrew jej charakterowi, gdyby ona kompletnie nie chciała o tym nikomu mówić, to znaczy, wiecie, nie próbowała się skontaktować z Thorem w żaden sposób. Wyobrażam sobie Thora, który dowiaduje się o tym i stwierdza, że kurczę, no to musimy użyć jakiejś asgardzkiej magii i udać się do jakichś, nie wiem, naszych asgardzkich medyków, którzy pewnie też się tam jakoś z Asgardu uratowali. No a Jane honorowo pewnie powie, że nie, że chce walczyć tak samo jak wszyscy inni ludzie walczą z chorobą i nie chce się nikomu użalać i nie chce być dla nikogo ciężarem, w związku z tym nikomu o tym nie mówiła, ani nie próbowała się skontaktować ze swoim byłym, ani z tym stylu, a jednocześnie być może będzie ta sytuacja, w której ona okaże się godna, żeby ten młot podnieść. Zobaczymy, skąd w ogóle Mjolnir się weźmie tutaj, jeśli się weźmie, może podniesie Stormbreakera, kto wie, i czy Thor będzie niegodny. Jestem przekonany, że Waititi nie będzie adaptował tej historii bardzo wiernie, ale wydaje mi się, że ten wątek z walką z nowotworem warto by było przenieść, bo też jest to ten fajny element reprezentacji, którego w komiksach superbohaterskim często nie ma. I wydaje mi się, że taki film, który obejrzą osoby w każdym możliwym wieku, na całym świecie, gdzie zobaczy się bohatera, czy bohaterkę w tym wypadku, która no, walczy z bardzo ciężką chorobą, a wciąż jest w stanie no, wznieść się na wyżyny swojego wysiłku, wciąż jest w stanie być bohaterką i dać jakąś właśnie nadzieję i motywację widzom, no jest czymś naprawdę wartościowym. Wydaje mi się, że warto by było ten wątek poruszyć. Jestem bardzo ciekaw, jak Waititi to zrobi, ale myślę, że będzie to... Szkoda będzie po prostu nie użyć tego elementu, który w komiksie działał fantastycznie i myślę, że w warunkach filmowych również by wybrzmiał bardzo dobrze. Oczywiście no nie będziemy mieli pewnie tego całego wątku wojny wszystkich realmów, no bo to w wydaniu komiksowym tam jest przede wszystkim ten Malekith, który to wszystko łączy. Wiadomo, jak Malekith wyszedł w Thorze 2. Kiepsko, więc nie ma sensu do tego sięgać. Ale ten element, gdzie Jane staje się godna podniesienia młota i staje się po prostu albo drugim Thorem,
Tak jak wiecie, Odinson ma tego swojego Stormbreakera, a z jakiegoś powodu pojawia się Mjolnir, który nie wiem. Okazuje się, że musi być Mjolnir tutaj, że jak został rozwalony przez Helę, no to po jakimś czasie dzięki magii Odyna się z powrotem złożył w całość i leżał sobie i czekał na nowego właściciela. I teraz pojawia się Jane i można go użyć. Albo użyłem jakiegokolwiek innego wyjaśnienia, wszystko mi jedno, szczerze mówiąc. W każdym razie będziemy mieli albo dwoje Thorów, albo właśnie może Thor w jakiś sposób znowu stanie się niegodny, a z kolei Jane będzie musiała zająć jego miejsce. Myślę, że daje to naprawdę masę możliwości, żeby po pierwsze wrócić do Jane i wreszcie dać jej wątek, który sprawi, że stanie się pełnowymiarową postacią, a tego niestety no, nie miała przez dwa filmy, w których się pojawiała. A po drugie, znowu dać Thorowi coś kompletnie nowego, z czym on musi, się przeciwstawić, bo przyznam szczerze, że tak jak mówiłem, miałem materiał na głównym kanale, gdzie mówiłem, że jego wątek w Endgame jest cudowny. Moim zdaniem jego wątek w Infinity War jest okej, okay. W sensie, no wiadomo, każdy się jarał, jak w końcu zdobył tego Stormbreakera i pojawił się tam w Wakandzie, rozwalając wszystko, ale nie byłem fanem tego rozwiązania, że o, muszę lecieć po jakąś super broń, bo tylko ona pomoże mi tutaj pokonać Thanosa. Wiadomo, że to działało w tamtym filmie, świetnie, ale w takim ogólnym wątku Thora mimo wszystko wolałem to rozwiązanie z Ragnaroku, gdzie Thor tego młota nie potrzebował. Jeśli miałby kiedykolwiek wrócić do trzymania młota, to głównie ze względów, nie wiem, sentymentalnych. Wyobrażam sobie, że gdyby nie było tego całego wątku w Infinity War czy w Endgame, to w kolejnym Thorze wyobrażam sobie, jak Thor leci do tego nowego Asgardu, żeby ktoś mu wykuł nową broń, tylko po to, żeby ją sobie trzymać w ręku, żeby jej używać, bo lubi swój młot i tyle. Natomiast powiem wam, że też nie potrzebuję aż tak tego elementu, gdzie Thor jest niegodny, bo już to niejako było poruszane w dotychczasowych, powiedzmy, występach Thora, nie? No ten jego występ, przynajmniej początkowe momenty w Endgame, no to był Thor, który może wciąż był w stanie podnieść swój młotek, ale czy no wiecie co mi chodzi? Chodzi mi o tego grubego Thora Lebowskiego. No to był moment, kiedy Thor był naprawdę na dnie. I nawet jeśli oficjalnie nie był niegodny, to było dokładnie to, co przechodził w pierwszej fazie swojej niegodności w komiksach. Więc nie muszę dostać tego powtórki, szczerze mówiąc, ale jeśli Waititi sobie w ten sposób to wymyśli, to czemu nie? Natomiast mam wrażenie, że to, że Jane zostanie nowym Thorem, nie wiemy czy na stałe, czy na więcej niż jeden film, czy tylko tutaj, ale i tak, jeśli on straci moce, albo nie będzie mógł brać udziału w wydarzeniach i Jane będzie musiała niejako go zastąpić, to wydaje mi się, że dla niego też może być to bardzo fajny element budujący tę postać, bo on jako bohater, nasz Thor, musiał dojrzeć do tego, że wcale nie musi być tym królem Asgardu, wcale nie musi być tym niesamowitym bohaterem i przyszłym królem, na którego wszyscy liczą i tak dalej, że no może mieć swoje słabości, że każdy popełnia błędy i przed nim po prostu wreszcie moment, żeby odkryć, kim naprawdę jest. Ale wydaje mi się, że ten element, gdzie będzie musiał wreszcie uznać niejako, oddać pierwszy plan może komuś, to jest coś, co będzie czymś nowym dla tej postaci. No bo jasne, no w Endgame był fajny moment, kiedy kapitan złapał młotek i Thor wcale nie miał nic przeciwko, wręcz się cieszył z tego. Ale do tej pory za każdym razem Thor był tym gościem, który jest super silny i na pierwszym planie. I on był bardzo blisko pokonania Thanosa w Infinity War. I to on był bardzo potrzebny, żeby walczyć z Thanosem potem w Endgame. I w Ragnaroku to on musiał odkryć sobie tę niesamowitą moc i tak dalej. Zawsze on musiał być tam na tym pierwszym planie. W momencie, kiedy on będzie musiał ustąpić tego miejsca i to jeszcze kobiecie, z którą coś go wcześniej łączyło. I teraz okazuje się, że ona jest niejako ważniejsza od niego w tym filmie, no to jest coś, co myślę no, nauczy naszego boga piorunów pokory. A to jest coś, z czego on się nieustannie musiał uczyć w różny sposób. Myślę, że to ładnie się wpisze w jego proces, powiedzmy, dojrzewania jako postaci. Bo jasne, Thor na przestrzeni tych wielu filmów naprawdę dojrzał, to jest już kompletnie inna postać niż wcześniej, ale wciąż to nie jest ten taki poważniejszy, odpowiedzialny Thor, który obecnie istnieje sobie w komiksach po tej swojej całej drodze. Myślę, że ten filmowy też może taką drogę w trochę inny sposób, ale zawsze pokonać. Oczywiście jest też opcja, że Thora po prostu nie będzie za dużo w tym filmie, że okaże się, że tytuł Thor Love and Thunder tyczy się bardziej Jane w roli Thora niż Odinsona,
Ale wydaje mi się, że nie, niespecjalnie. Wydaje mi się, że Chris Hemsworth bardzo sobie ceni współpracę z Waititi i odwrotnie, więc na pewno będzie ważną częścią tego filmu. Ale może nie najważniejszą, kto wie. W każdym razie liczę, że da nam to bardzo ciekawy film. I na sam koniec jeszcze mała uwaga. Wiem, że dla wielu osób to gadanie o młotkach, o tym, kto podniesie młotek i tak dalej, może wydawać się dziwne po tym, co było w Ragnaroku. Na zasadzie, no dobra, ale co z tego, że Jane podniesie młotek, jeśli to przecież było powiedziane, że to nie młotek daje moc, tylko bycie bogiem piorunów daje moc. No, na młotku jest napisane, że kto będzie godny, posiądzie moc Thora. Więc jeśli ktoś okazuje się godny, no to staje się Thorem. I nie staje się bogiem młotków, to znaczy ten młotek nie jest mu aż tak do wszystkiego potrzebny, po prostu ten młotek niejako symbolizuje moc, którą ta dana godna osoba może tutaj otrzymać. W związku z tym, jeśli Jane będzie godna i podniesie młotek, no to staje się automatycznie bogiem piorunów, a nie bogiem młotków i wszystko działa, wszystko gra, wszystko jest spójne i logiczne. Nie do końca z tym poszukiwaniem Stormbreakera w Infinity War moim zdaniem, ale wiecie, wady i zalety historii, która rozgrywa się na przestrzeni wielu różnych filmów, robionych przez różnych twórców i różnych scenarzystów. Trzeba to zaakceptować. No dobra, słuchajcie, także no, ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co na razie wiemy o Thor Love and Thunder, a jeszcze nie wspomniałem nic o Valkyrie, nie wspomniałem nic o Korgu, nie wspomniałem nic o ewentualnym powrocie Grandmastera, o czym się mówi, ale myślę, że o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć. W ogóle super, że mam okazję właśnie na tym kanale publikować takie materiały, bo wiadomo, że z kolejnymi informacjami, czy jakimiś teaserami, trailerami i tak dalej, no to co ja tutaj mówię pewnie się zdezaktualizuje, będziemy wiedzieć więcej i być może część rzeczy, które tutaj poruszyłem, stanie się nieaktualna i bez sensu, ale właśnie dlatego wolę wrzucać tego typu luźne materiały tutaj, a nie na główny kanał. Tak czy siak, słuchajcie, dajcie znać, jak wy to widzicie, jeśli czytaliście Mighty Thor, no to podzielcie się swoją opinią. Jeśli nie jesteście ciągle przekonani do tej serii, to czytajcie ją do końca, serio jest naprawdę, naprawdę bardzo udana. I postać Jane, to jak się wszyscy do niej odnoszą, to jaki ma ona ogólnie stosunek z Thorem, Odinsonem, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze to napisane i gorąco, gorąco polecam. I to by było chyba na tyle, także dzięki wielkie za uwagę i widzimy się, myślę, w kolejnych materiałach. Wybieram się dzisiaj do kina na Dead Don't Die, tak? Dead Can Die? No na ten film o zombie od Jarmusza, nie pamiętam tytułu. Więc być może jutro wrzucę jakąś szybką opinię, albo może w poniedziałek, zobaczymy. Tak jak wspomniałem, jutro też na napisach pojawi się rozmowa Radka i Oscara o War of the Realms. Jeśli ktoś więcej jest na bieżąco, to może sobie posłuchać. A jeśli nie, no to chociaż zobaczy, co tam się wyrabia w amerykańskich komiksach. No i niebawem też pojawi się na głównym kanale materiał Doom Patrolu oraz moja topka filmów MCU. No dobra, słuchajcie. Żegnam was, trzymajcie się, cześć!